Czerwonogrodzie, dawnym Krystynopolu, 3 listopada przeprowadzono ponowny pochówek z bezczeszczonych szczątków Polaków, pułkownika Michała Floriana Żywuskiego, herbu Krzywda oraz rodziny Wiśniewskich. Uroczystość pogrzebową rozpoczęto w nowym kościele Zesłania Ducha Świętego. Po mszy świętej pogrzebowy kondukt ruszył na stary cmentarz krystynopolski. W czasach sowieckich nieznani sprawcy zdewastowali krypty i zbezcześcili trumny rodowej kaplicy cmentarnej Wiśniewskich, znajdującej się na tym cmentarzu. Kiedy już została odrestaurowana ta kaplica, były odnalezione szczątki, kości tych, którzy na pewno byli tutaj pochowani. I wtedy się zrodziła myśl, że trzeba by było ich ponownie znowu odpowiednio pochować. I też była sprawa też pana pułkownika Żywuckiego Michała Floriana, który był eksponatem muzealnym tutaj w naszym mieście. I wtedy myśmy postanowili, że tak jak nie może on wrócić do starego rozdołu, to również znajdzie swój spoczynek tutaj w tej kaplicy Wiśniewskich. Prezes Czerwonogrodzkiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Natalia Żuk powiedziała, że cmentarz, który liczy ponad 180 lat, był nieczynny i bardzo zniszczony. Dzięki towarzystwu częściowo już odnowiono ten stary polski cmentarz. Za tym jest praca ludzka, bo to naprawdę to nie jest jeden dzień, to jest rok za rokiem, krok za krokiem. Po zakończeniu pochówku Natalia Żuk podziękowała wszystkim za pomoc w odnawianiu cmentarza i kaplicy Wiśniewskich. Wspierali nam to Ministerstwo Kultury Polskiej i dzięki Pawlu Baranowskiemu i dzięki architektoru Dubyku, Lwowska Politechnika, to zrobili taki plan renowacji. Na tym cmentarzu leżą i Ukraińcy, i Polacy. I w te czasy to było bardzo dużo takich rodzin zmieszanych, Ukrainiec, Polka i odwrotnie. No, nie trzeba walczyć z martwymi, to najpierw. A z drugiej strony to trzeba jakoś podać sobie ręce i wspólną modlitwą jakoś w swoich duszach ten porządek zrobić. Dyrektor filii Lwowskiego Muzeum Historii i Religii Halina Chrynek zaprowadziła nas do podziemi Pałacu Potockich, gdzie znajdowało się zabalsamowane jeszcze w XVII wieku ciało pułkownika Żywuskiego, które było eksponatem muzealnym. Mumia Michała Żywuskiego. Michał Florian Żywuski był pochowany w Starym Rozdole. Za czasów sowieckich jego zabalsamowane ciało zostało wydobyte z grobu i w 1980 roku przekazane do ekspozycji czerwonogradzkiej filii ówczesnego Lwowskiego Muzeum Historii, Religii i Ateizmu, które znajdowało się w nieczynnej cerkwi ojców bazylianów. W 1989 roku świątynia została zwrócona grekokatolikom, a muzeum przemieszczono do Pałacu Potockich. Już w niepodległej Ukrainie mumię Żywuskiego przechowaliśmy w naszym magazynie i rozpoczęliśmy rozmowy ze wspólnotą rzymskokatolicką w Starym Rozdole o należnym pochowaniu jego szczątków. Zmarły we Lwowie w 1687 roku Michał Florian Żywuski był wicewojewodą i pisarzem ziemskim lwowskim, pułkownikiem królewskim, podskarbim nadwornym koronnym oraz starostą chełmskim. Był dzielnym rycerzem, który brał udział we wszystkich niemal bitwach Jana II Kazimierza, przyczynił się do zwycięstwa pod Chocimiem, a także odznaczył się w dalszych wojnach tureckich za Jana III Sobieskiego. Jego bogaty życiorys jest zanotowany w kronikach polskich oraz źródłach ukraińskich.